Przesuń wierzchołek kąta, aby umieścić go w punkcie A. Łapiemy za wierzchołek, przesuwamy i wierzchołek kąta leży w punkcie A. Przesuń kolejny punkt kąta, tak aby jedna z półprostych przechodziła przez punkt B. Przesuń drugą półprostą, tak aby przechodziła przez jeden z czarnych punktów, żeby utworzyć kąt ostry. Półproste, o których mowa w treści zadania, to oczywiście ramiona kąta. Ramię kąta to półprosta. No i gdybyśmy chcieli być bardzo dokładni, to ramiona kąta w tym zadaniu obracamy, a nie przesuwamy. Mamy utworzyć kąt ostry, czyli kąt, którego miara jest mniejsza niż 90 stopni. Jedno z ramion obracamy tak, żeby przechodziło przez punkt B. I teraz musimy wybrać, gdzie umieścić drugie ramię kąta, tak, żeby przechodziło przez któryś z czarnych punktów. Ale musimy być ostrożni i kontrolować ten łuk. Pokazuje on, o który kąt chodzi, bo dwa ramiona tworzą jednocześnie dwa różne kąty po jednej i po drugiej stronie. I gdybyśmy zaznaczyli tak, to może się wydawać, że to jest kąt, o który nam chodzi. Ale program, który to rysuje, myśli, że zaznaczyliśmy ten kąt, ten większy. A ten kąt nie jest ostry ma miarę o wiele większą niż 180 stopni. Jeżeli będziemy patrzeć na zaznaczony łuk, to zadanie będzie wiedziało, o który kąt nam chodzi. No to jeżeli chodzi nam o kąt ostry, to lepiej będzie w ten sposób. Ten kąt wygląda na mniej niż 90 stopni. I pamiętać też trzeba, żeby ramiona kąta, czyli półproste, przechodziły dokładnie przez czarne punkty. Jeżeli nie będzie dokładnie, to zadanie może nie uznać naszej odpowiedzi. Jest to kąt ostry, ponieważ jest on. Mniejszy niż 90 stopni. Jeszcze jakieś zadanie. Utwórz kąt rozwarty, wykorzystując czarne punkty. Przesuń wierzchołek kąta tak, aby umieścić go w odpowiednim punkcie. Przesuń punkty na półprostych, tak aby półproste przechodziły przez pozostałe dwa czarne punkty. Możemy to zrobić na parę sposobów. Możemy jako wierzchołek wybrać ten punkt. Jeżeli tak zrobimy, i ramiona ustawimy tak, żeby przechodziły przez pozostałe dwa punkty to powstanie kąt ostry jego miara to mniej niż 90 stopni ale my nie chcemy kąta ostrego możemy zamienić ramiona miejscami ale teraz aplikacja rysująca myśli że chodzi nam o ten kąt ten większy a nie o ten a ten większy ma więcej niż 180 stopni też się nie zgadza wychodzi na to że wierzchołek leży w złym punkcie jeżeli odsuniemy na chwilę kąt na bok i popatrzymy uważnie na te trzy punkty, to wydaje się, że największy kąt i jednocześnie mniejszy niż 180 stopni uzyskamy, jeżeli wierzchołek będzie leżał w tym punkcie. Jeżeli teraz ułożymy odpowiednio ramiona, to wygląda na to, że udało się zbudować kąt rozwarty. Pamiętajcie o precyzji przy układaniu ramion, muszą trafić dokładnie w środek czarnych kropek. Jest to kąt rozwarty, ponieważ jest on większy niż 90 stopni. I sprawdzamy. Jest OK.